Cześć wszystkim. Dzisiaj pytanko o pasaż jelitowy, tak z grubsza mówiąc. A konkretnie, jak odstawić, tutaj zakoduję, popularny lek przeczyszczający na dół, którego substancją czynną jest bisakodyl. Biorę codziennie po 5 tabletek. Jak samemu zacząć się wypróżniać? Jak odstawić powoli ten lek? Co brać? Co jeść, żeby go nie brać? 5 tabletek. Skoro bierzesz 5 tabletek, domyślam się, że to podanie doustne, nie w postaci czopków. Więc przy 5 tabletkach i tak przekraczasz już maksymalną dawkę leczniczą, więc zastanów się, czy nie jest to trochę problem w Twojej głowie. Prawda, że bez tego nie możesz normalnie zacząć dnia. Natomiast problem jest bardzo prosty do rozwiązania. A mianowicie zwiększenie podaży błonnika, włókna niestrawnego, nierozpuszczalnego i zastosowanie probiotyków. Nic prostszego. Po prostu zacznij jeść więcej zielonych warzyw, nie owoców, warzyw, chyba że będą to suszone owoce, które mają też potencjał zasadotwórczy, jak suszone morele, rodzynki, daktyle. Ale unikaj owoców, bo owoce nie są generalnie zdrowe, to zdrowe są warzywa, więc jedz je 5 razy dziennie, właściwie do każdego posiłku, a ilość posiłków zależy od Twojej dobowej aktywności, więc jak to zrobić? Do każdego posiłku, nie wiem jaką masz wagę, także strzelam, dokładnie sobie 150-200 gram warzyw liściastych, zielonych, które mają dużo tego błonnika, dużo włókna niestrawnego, tego nierozpuszczającego się, powodującego wzmożony pasaż jelitowy, bo organizm nie może tego strawić do diabła, prawda? Więc chce się jak najszybciej się tego pozbyć. Czyli co zrobi? No, zaprzęgnie cały system do ten system, który zaprzęga dokładnie bisakodyl. Bisakodyl powoduje napływ, a właściwie nie napływ, powoduje napływ wody do jelita, tak jak w stanie biegunki, prawda? Czyli hamuje, utrudnia wchłanianie elektrolitów, a jak masz duże ciśnienie, stężenie tych elektrolitów tutaj w jelicie, prawda? W jelicie, no to woda zaczyna napływać ci z zewnątrz organizmu do jelita, żeby to stężenie rozcieńczyć, rozrzedzić, po to, żeby mogło to być wchłonięte, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o minerały, to jest też etap. Jelita, ważny etap funkcjonalny jelita grubego. Także nie możesz stosować tego leku po prostu, żeby się lepiej wypróżniać, bo tracisz bardzo dużo elektrolitów. Więc robisz sobie krecią robotę i strzelasz sobie sam w kolano. Dołóż błonnika, dołóż probiotyków, najlepiej w postaci, albo najlepiej błonnika z probiotykami, czyli fermentowanych warzyw. Spożywaj to regularnie, z każdym posiłkiem. Ureguluj ilość posiłków w ciągu dnia zgodnie z dobową aktywnością, czyli mniej więcej co 3 godziny posiłek. I tyle. I po prostu odstaw bisakodyl, bo to jest środek do działania doraźnego lek, a nie przewlekłego. Przewlekle to ty się źle żywisz. Natomiast próbujesz rozwiązać problem niewłaściwej diety, czymś, co wywołuje, maskuje te twoje błędy dietetyczne, prawda? Także pójdź w tym kierunku, spróbuj przyswoić sobie, że to błonniki i probiotyki są odpowiedzialne za regularność i częstotliwość wypróżnień, no i idź tą drogą i odstaw ten bisakoty w diabły. Zdrowia. Czuwaj.